Cześć, tutaj Robert z Pachnącego Żywicą. Dzisiaj będę zlewał. Może zacznę od tego, że to druga część filmu o nalewce starniny. Dzisiaj będę zlewał z tych słoiczków. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części, to na dole pod filmem będzie w opisie link do tej pierwszej części. Nie ma tam jakichś strasznie ważnych informacji, natomiast jest pokazane jak zalewam te owoce, jakim alkoholem. Nie będę tego powtarzał drugi raz. Przynajmniej myślę, że nie będę powtarzał tego drugi raz, chyba że w trakcie tutaj wykonywanej przeze mnie pracy okaże się, że jednak coś tam wspomnę. Te owoce już, jak się zleje delikatnie tutaj ten alkohol i one zaczynają wyglądać z ponad warstwy alkoholu, one już praktycznie nie mają jakiejś tej swojej barwy, oddały wszystko do tego destylatu jabłkowego. No i dlatego właśnie, mimo tego, że dopiero ja to robiłem miesiąc temu, czyli zalewałem owoce alkoholem, myślę, że już jest dobry czas na to, żeby już jakby oddzielić ten alkohol od owoców i pozostałe owoce zasypać cukrem, żeby ten cukier wydobył resztkę tego alkoholu z owoców, resztkę tych aromatów i smaków. Mam też taki nowy sposób, czy będę próbował nowego sposobu do ekstrakcji cukrem. Wziąłem sobie duży garnek, taki cedzak do makaronu, no i pokrywkę. Przesypię owoce, znaczy przeleję, odcedzę owoce do jednego pojemnika i później te owoce zasypię tutaj do tego cedzaka do makaronu i przesypię cukrem, żeby ten cukier wyekstrahował resztkę tej nalewki z owoców. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, były dwa słoiki z tą nalewką. No świetnie, jeszcze porozlewałem. No pachnie fajnie. To teraz zleję sobie i odcedzę nalewkę z owoców. Ona później pójdzie do butelek, powinien, bo one są wysokie, po to, żeby zaczęła się klarować. Tutaj te małe części, no tego niestety nie widać w filmie. Znaczy ja widzę, ale w filmie pewnie tego nie będzie widać. Te małe części owoców przedostają się do nalewki, dlatego najlepiej do jakiejś dużej butelki wysokiej, a o małej średnicy przelać po to, żeby się szybciej sklarowało. No i owoce lądują w cedzaku. Drugi słoik. Ja wiem, że mógłbym to jeszcze spróbować przecedzić przez gazę, ale nalewka im starsza, tym lepsza, więc niech sobie poleży. A grawitacyjnie i tak te części stałe opadną na dno butelki i później będę mógł zlać po prostu to z nadosadu. A tu jest, bo w przepisie jest podane, że 3/4 kg cukru. Ja tutaj mam 350 gram. 3/4 kg cukru na litr nalewki. Ja tutaj mam 350 gram cukru po to, żeby teraz przesypać te owoce. No i później będę już dodawał sobie na smak, na sam koniec, jak już będzie czysta nalewka. Będę dodawał albo i nie cukru. Zobaczymy, jak to będzie. Korzeni jakichś, wanilii, może cytrynę. Zobaczymy. Mówię, te
owoce już nie mają takiego fajnego koloru, jak miały na samym początku. No dlatego, że oddały już wszystko alkoholowi. Dobra. No i co? Część płynną mam już oddzieloną. Tutaj jeszcze część soku spłynie, to wszystko dodam razem. Wyląduje to teraz w butelce po to, żeby te części stałe opadły na dno. No i w następnej części filmu za kolejny miesiąc prawdopodobnie będę dodawał już, czy jak to się mówi, dosmaczał już tylko nalewkę. Tak więc zapraszam do obejrzenia kolejnej części filmu za jakiś miesiąc. Do zobaczenia. Cześć.